przez ostatnie 26 dni zwiedziliśmy pół świata. Dziś wracamy do Polski. Świętowanie Bożego Narodzenia w Polsce rozpoczyna się w Wigilię 24 grudnia. A wiecie, że słowo Wigilia oznacza dzień przed? Jest to dzień przed narodzeniem Pana Jezusa. Kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, symbolizująca gwiazdę betlejemską, która wskazywała drogę mędrcom ze wschodu, w polskich domach zasiada się do uroczystej wieczerzy wigilijnej. Prawda? A czy nie zapomniałam o czymś przypadkiem? W ewangelickich rodzinach wieczerzę wigilijną poprzedza zawsze uroczyste nabożeństwo. Przy blasku pachnącej choinki, przy dźwiękach kolęd ze świątecznym rozważaniem. Po powrocie z kościoła można już zasiąść do Wigilii. W większości polskich domów rodziny dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia, a potem jedzą kolację. A co jedzą? Pewnie w każdym domu tradycja jest trochę inna, ale najczęściej spotyka się karpia, barsz z uszkami albo zupę grzybową. Na Śląsku Cieszyńskim na deser obowiązkowe są drobne ciasteczka. A u mnie makówki z maku i bułki z mlekiem i miodem. Kiedy jest już po kolacji, czas na to, na co wszystkie dzieci czekają najbardziej, czyli prezenty. Kto je u Was przynosi? U mnie dzieciątko, na pamiątkę tego, że dzieciątko Jezus narodziło się jako prezent z nieba. Ale u moich przyjaciół już aniołek. A słyszałam też, że niektórych odwiedza Gwiazdor albo Mikołaj. Ciekawa jestem, kto przyniesie jutro prezenty do Ciebie? Święta Bożego Narodzenia w Polsce trwają do 26 grudnia i są czasem rodzinnego świętowania i kolędowania.